Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku na moim programie YouTube. Nazywam się Aneta Bernard i jestem radcą prawnym. W dniu dzisiejszym chciałabym Państwu przytoczyć i przybliżyć przepisy, jak i zasady związane z wywieszaniem flagi polskiej, ogólnie z jej używaniem. Skąd pomysł na dzisiejszy odcinek? Dlaczego chcę mówić o zasadach, terminach wywieszania flagi Polski? Przedmiotowy materiał nagrywam kilka dni po dniu flagi. Przed nami kolejne święta. W trakcie tych świąt spotkałam się z wypowiedziami różnych osób, które mówiły, że nie mamy prawa wywieszania flagi polskiej przez cały rok, że jesteśmy zobligowani do zdejmowania jej po tym, jak upłyną okresy świąt, w związku z którymi ją wywieszamy. A jaka jest prawda? Tego dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Kiedy możemy wywieszać flagę Polski? Kwestia ta została uregulowana w ustawie z 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie państwowym. Do 2004 roku, do 10 kwietnia, faktycznie, tak jak niektóre osoby twierdzą, co utkwiło w ich pamięci, nie mogliśmy dysponować tą flagą, wywieszać jej w dowolnych okresach. Ale właśnie z dniem 10 kwietnia 2004 roku przepisy się zmieniły. Jest to dzień wejścia w życie ustawy z 20 lutego 2004 roku o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. I od tamtego czasu flagę możecie Państwo wywieszać przez cały rok. Ale czy w dowolny sposób? O tym sobie również dzisiaj powiemy. Polska dysponuje tak naprawdę dwoma flagami. Pierwsza flaga jest biało-czerwona. Jej wymiary, kolory, proporcje zostały określone również w ustawie, którą wcześniej przytaczałam. Druga flaga jest tak zwaną banderą. Jest to flaga również biało-czerwona z zamieszczonym na białym polu godłem Polski. Na wyświetlonych teraz planszach mogą Państwo zobaczyć wzory flag Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały określone ustawowo i znajdują się w załączniku nr 3 właśnie do ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Ustawa, o której mówiłam, reguluje, kto może posługiwać się określoną flagą. Na terenie Polski posługujemy się flagą bez godła. Natomiast jeżeli chodzi o banderę, czyli tą flagę, o której mówiłam, z umieszczonym godłem polskim, również w ustawie zostały określone podmioty, które mogą nią dysponować. I tak będą to wszelkiego rodzaju przedstawicielstwa zagraniczne, będą to konsulaty, będą to lotniska, lotniska cywilne, będą to również samoloty, będzie to również flaga, która może być używana przez flotę handlową. Dlaczego mamy dwie flagi i jaki jest początek zaistnienia bandery? Początek tej bandery ma miejsce mniej więcej w 1920-1921 roku. Wówczas na morzach zaczęły pojawiać się polskie statki, które miały wywieszone polską flagę, białą, czerwoną. Odbiór tej flagi przez zagraniczne okręty budził konsternację, ponieważ biało-czerwona flaga wywieszona na statku, jeżeli chodzi o kod flagowy oznaczony literą H, mówi, że dany statek ma na pokładzie pilota. Żeby nie zachodziły tego typu nieporozumienia, umieszczono na białym polu godło Polski. W ten sposób wszelkie kontrowersje, wszelkie nieporozumienia związane z wywieszoną biało-czerwoną flagą na statkach zostały wyeliminowane, a flaga ta już jednoznacznie kojarzyła się z naszym krajem. Kto jest zobowiązany do używania flagi polskiej z godłem na białym pasie? To również zostało uregulowane w ustawie. I tak po kolei będą to przedstawicielstwa dyplomatyczne, będą to konsulaty, polskie siły zbrojne, będą to również samoloty cywilne, które odbywają loty zagraniczne, ale również marynarka handlowa,
Podobnie w sytuacjach, kiedy odbywają się różnego rodzaju uroczystości związane z naszym krajem, poza granicami naszego państwa, będziemy również mogli posługiwać się, a wręcz będziemy tego zobowiązani, flagą z naszym godłem. Jak wywieszać flagę naszego państwa? Flagę naszego państwa, to również jest uregulowane w ustawie, wieszamy białym kolorem do góry, czerwonym u dołu, jeżeli wywieszamy przedmiotową flagę poprzecznie. Jeżeli wywieszamy ją pionowo, wówczas biały kolor powinien być przy drzewcu, a czerwony na zewnątrz. Flaga powinna być zawsze czysta, powinna być wyprasowana, a jej kolory nie powinny być wyblakłe. Nie możemy też umieszczać na fladze polskiej żadnych rysunków czy dodatkowych emblematów. Musimy ją traktować z należytą czcią i szacunkiem. Ponadto należy wskazać, że jeżeli flaga ulegnie zniszczeniu, zużyje się, to nie wolno nam jej wyrzucić. Nie może ona pójść na śmietnik. Wówczas jesteśmy zobowiązani do przedarcia flagi wzdłuż kolorów, czyli oddzielenia kolorów białego od czerwonego oraz spalenia tego materiału. Kolejną kwestią umieszczania flagi jest zakaz wywieszania jej przez osoby fizyczne na dachach. Taka możliwość została zarezerwowana tylko dla urzędów, dla instytucji państwowych. Możemy ją wywieszać w oknach, możemy ją wywieszać na balkonach, tak jak często jest to widoczne też umieszczać na samochodach. A co w sytuacji, kiedy chcemy wywiesić kilka flag? Na przykład dwie, trzy albo ich większą liczbę. To również zostało uregulowane, a podstawy tych regulacji znajdziemy w heraldyce. Jeżeli wywieszamy dwie flagi, to zawsze flaga polska będzie po lewej stronie. Ogólna zasada brzmi, że wywieszanie flagi Polski wraz z innymi flagami w towarzystwie innych flag powinno być związane z zapewnieniem fladze polskiej miejsca tak zwanego najważniejszego. Jeżeli będziemy mieli trzy flagi, wówczas flaga polska powinna znajdować się w środku. Przy czterech flagach flaga polska będzie flagą od prawej strony, a później flagi kolejne. Jeżeli będziemy mieli pięć flag, flaga polska znowu znajduje się na samym środku. Ale jeżeli tych flag będzie sześć lub jeszcze więcej, wówczas flaga polska powinna zamykać zbiór tych flag od prawej i od lewej strony, czyli flagę polską będziemy mieli wywieszoną w dwóch egzemplarzach. A co w sytuacji, jeżeli nastąpi znieważenie flagi jako symbolu? W takiej sytuacji Straż Miejska może ukarać Państwa mandatem w postaci grzywny w wysokości 500 zł. W przypadku, jeżeli dana sprawa trafi na wokandę sądową, grozi za to grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku. Takimi najważniejszymi wydarzeniami państwowymi, które możemy uczcić wywieszaniem flagi Polski, są m.in. Międzynarodowe Święto Pracy 1 maja, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej również 1 maja, 2 maja będzie to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 3 maja Święto Narodowe Konstytucji 3 maja, następnie 8 maja Narodowy Dzień Zwycięstwa, Dzień Europy przypadający na 9 maja, jak również przypadające na ten dzień Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności. Będzie to również 1 sierpnia, kiedy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, czy 15 sierpnia, Święto Wojska Polskiego, jak i 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości. Jest to oczywiście katalog otwarty. Podsumowując, kiedy tak naprawdę możemy posługiwać się i wywieszać flagę Rzeczypospolitej Polskiej? Flagę możemy wywieszać i mieć ją na budynku przez cały rok. Możemy ją wywieszać przy ważnych świętach państwowych, możemy nią podkreślać obchodzenie uroczystości prywatnych i nie mamy obowiązku jej zdejmować. Ale to dopiero od 2004 roku. Wcześniej przepisy brzmiały odmiennie. To, co musimy zapamiętać i co jest dla nas najważniejsze, to to, aby flaga była czysta, wyprasowana i nie posiadała wyblakłych kolorów. Jako ciekawostkę chciałam jeszcze wskazać, że 2 maja mamy Dzień Flagi. Dzień Flagi, nie Święto Flagi. Z tego też powodu jest to dzień pracy, dzień, w którym normalnie wykonujemy swoje obowiązki. Jeżeli w przyszłości Dzień Flagi zostanie zamieniony na święto, będziemy mieli 3 dni wolnego. Z
tym osteopenistycznym akcentem kończymy dzisiejsze nagranie. Jeżeli macie Państwo pytania do tego tematu lub innych, zachęcam do dawania komentarzy, dawania łapek w górę i subskrybowania mojego kanału. Dziękuję w dzisiejszym za uwagę i do zobaczenia wkrótce.